świadomości miałem. Pytany o niczym zawsze podawałem to jako przykład. No, w przypadku takiego najlepiej udokumentowanego rzeczywistego, który wierzę i który dla mnie był niepodważalny, aż właśnie do roku 2013, kiedy to nagle niespodziewanie zadzwonił właśnie obecny Bartek i powiedział, że on tu pracuje właśnie nad książką na temat Wicina. No i nawiązaliśmy kontakt, zaczęliśmy wymieniać jakieś tam poglądy, informacje, a to, co zaczął opowiadać o swoich hipotezach na temat Wicina, sprawiło, że gdzieś tam mimo to zaczął ożywać, jeżeli chodzi o sprawy związane z Wicinem. No i zacząłem sobie wreszcie zadawać pewne pytania i analizować przypadek Wiciński po raz pierwszy może trochę pod innym kątem niż dotychczas na to patrzyłem. No przede wszystkim muszę powiedzieć, że po kontakcie z Bartkiem przypomniało mnie się takie zdanie ze śledztwa Lemanka, który mądrze uważam stwierdził, że fakty istnieją tam tylko tam, gdzie nie ma ludzi, jeżeli oni się pojawiają, są już tylko interpretacje. No i tak na dobrą sprawę, no to w przypadku Wicina możemy mówić tylko o interpretacji tego, co się wydarzyło, bo czegoś takiego jak obiektywna rzeczywistość chyba nie ma tak do końca naprawdę. Źródła, do jakich tam zacząłem sięgać, prawda, zastanawiając się nad tym, czy Bartek ma rację w tym, co mówi na temat Wicina w jego hipotezie, czy też nie ma, no to przede wszystkim jakieś rozmowy z Janem Polskim, prawda? To, co opowiadał, no co przyznaję, nie pamiętam tego w sensie dosłownych jakichś cytatów, pamiętam sens i klimat jakby tej opowieści, natomiast nie dokładnie to, co mówi. No jakieś tam źródła pisane, które były dysponowane, prawda? Czyli notatka z rozmowy z Adasiem Popiołkiem i jego rodzicami, bo Agnieszki nie było jakoś wtedy przy tej naszej rozmowie. No, rozmowa z Janiną Cisłakową, jakiś no, reportaż Małgorzaty Sawickiej, gdzie ta relacja polskiego była utrwalona. No, źródła pisane, to co na seminarium chińskie przygotowywaliśmy. No, tam były jeszcze materiały dotyczące Wicina zgromadzone przez Wrocławski Klub Badań i Popularyzacji UFO. Miałem cały szereg artykułów, maszynopisów artykułów, które pisał Witek Wawrzanów, które były publikowane, nie były publikowane, ale trochę tam tego było. No i to wszystko jakby zacząłem analizować teraz pod innym kątem, zastanawiając się, czy to rzeczywiście tak było. No i przede wszystkim jak spojrzałem może bardziej krytycznie na cały ten materiał, bo nigdy wcześniej nie kwestionowałem tego. Z czego to wynikało? Z dwóch faktów przede wszystkim. Znałem Wolskiego i dla mnie ewidentnie Wolski mówił prawdę. Znaczy mówił to, w co święcie wierzył, bo tak on to może nazwać. Czyli nie było to jakieś zmyślenie, tutaj absolutnie nigdy tak nie twierdził, nikt potwierdził nie będę, że Wolski opowiadał kłamstwo. Uważam, że to nie wchodzi w grę, w ogóle taka wersja. To był jeden powód, dla którego nigdy jakby nie wątpiłem w Wicina. Drugi powód to był Blania i jego badania. Tak na dobrą sprawę, Blania był jedynym takim no, ufologiem, nazwijmy to tak, który jakiekolwiek badania, jeżeli o badaniach w ogóle można mówić, prowadził. To, co on relacjonował w swoich artykułach, w książce i tak dalej, no stwarzało jakby taką atmosferę naukowości przebadania, tak? Przebadano ileś tam świadków, poświęcono tyle godzin. Wolskiego badali lekarze, ponieważ Blania go przywiózł do Lublina, gdzie był badany przez neurologa, okulistę, laryngologa, prawda? Był na miejscu psycholog z Łodzi, który również poddawał Wolskiego testom, był badany wykrywaczem kłamstw. Wszystko jest spójne, Wolski w ogóle nie miał jakby wyobraźni takiej, która pozwalałaby mu wymyśleć tego rodzaju historię i tak dalej, i tak dalej. No właściwie trudno było tutaj cokolwiek podważyć, zaprzeczyć temu wszystkiemu, co zostało opublikowane.
ale kiedy już zacząłem właśnie przyglądać się temu jakby może no z takim nastawieniem, że no ale może jednak nie do końca to wszystko tak jest, jak zostało opisane, no to zacząłem zauważać rzeczy dość dziwne. To jest zaświadczenie, które Blania publikuje w swojej książce, prawda? Ilustracja. Jest to diagnoza okulistyczna, jak widzicie, gdzie stwierdza się, że obywatel Jan Wolski, urodzony tam w 1907 roku, zamieszkali Nidzi, Rolnik, tak? Badanie okulistyczne. No i właśnie, badanie okulistyczne w dniu 23 lipca 1978 roku. Z planu materiału wynika, że badanie było prowadzone w pierwszych dniach czerwca, prawda? No to co to jest za zaświadczenie? Czego ono właściwie dotyczy? Tego badania, które było robione jakby na zlecenie Blani, czy czegoś zupełnie innego, prawda? Jest jakaś wątpliwość. Dalej. Blania twierdzi, że zapis Wolskiego ma do kliniki na ulicy Jaczewskiego, gdzie właśnie tam chodzili od gabinetu i Wolski był badany przez różnych specjalistów. Ale to zaświadczenie, które Blania przytacza w swojej książce jako potwierdzenie, prawda, tych rzetelności tych badań, no jest, jak Państwo widzicie, jest to historia choroby poradni okulistycznej w Lublinie przy ulicy Sławińskiego 20. No to nie jest Jaczewskiego, prawda? Pieczątka w ogóle mówi tutaj, że to jest wojewódzki szpital zespolony. Pozwolę sobie sięgnąć do książki, to będzie lepiej widać. Wojewódzki szpital zespolony, przychodnia okulistyczna dla dzieci i młodzieży, Lublin, ulica Grodgera 8. Czyli mamy pieczątkę z przychodni na Grodgera 8. Historia choroby jest ze Sławińskiego. Data jest w ogóle tutaj sierpniowa jeszcze, dotyczący badania z lipca. Co czy czerwca? Czerwca, przepraszam, 23 czerwca 1978 roku. Czyli to nie jest data badania, którą podaje Blania w swojej książce. Zaświadczenie jest wydane w sierpniu. Właściwie to co to, co to zaświadczenie ma dowodzić w takim razie? No, chyba niewiele zaczęło mi się wydawać, prawda? No zacząłem patrzeć na inne rzeczy. No jeden z żelaznych argumentów. Badanie wykrywaczem kłamstw. Co prawda, Blania w swoich opisach pisze już później, że jest to badanie reakcji skórno-galwanicznej za pomocą psychogalwanometru. Jak to opisuje, który to psychogalwanometr jest, jak pisze, no, istotną czy najistotniejszą częścią tak zwanego właśnie wykrywacza kłamstw, prawda? No i tu jest w książce też ilustracja obrazująca, jak to Wolski poddawany jest tym badaniu. To jest oczywiście Jan Wolski, to jest Zbigniew Blania, to jest Ryszard Kietliński, psycholog, który uczestniczył tutaj w badaniach w Miecinie. To jest ów sławny psychogalwanometr. No i co? Mamy jakieś przewody podpięte do ręki Wolskiego. No i nawet w książce są przytoczone tam pytania, gdzieś jest wpisane, że tam się strzałka wychyliła, albo się nie wychyliła i tak dalej. No dobrze, ale czego to ma dowodzić? Jeżeli zetknęliście się Państwo gdzieś kiedyś z badaniami na tak zwanym tym wykrywaczu kłamstwa, prawda, czyli waliografię, albo poligrafię, jak to się nazywa, to na czym polega taki test? Przede wszystkim opracowuje się dokładnie pytania, prawda, które mają być zadane. Na początku przeprowadza się jakby test, który ma w ogóle wykazać reakcję osoby badanej. Czyli zadaje mu się, skaluje się jakby, tak? Czyli zadaje mu się pytania z prośbą, żeby tam na wszystko odpowiedział tak na przykład, tak? Wiedząc, że to będzie prawdziwe, a tutaj ta odpowiedź będzie ewidentnym kłamstwem, tak? Na przykład, czy jesteś kobietą? Tak, prawda? I wtedy się patrzy, jak reaguje aparat na tego rodzaju stwierdzenie. Dopiero mając to wyskalowane, zadaje się, tak jak mówię, przygotowane wcześniej bardzo przemyślane pytania, obojętne i krytyczne, prawda? I patrzy się na reakcję. Natomiast tutaj jest to jakaś luźna rozmowa, zadawanie pytań na łące, gdzie w pewnym momencie strzałka się wychyla albo się nie wychyla. Tylko czego to ma dowodzić? No bo według mnie niczego. Bo jeżeli się wychyliła, to mówię, ja nie wiem,
Czy komar uciął Wolskiego w tym momencie i nastąpiła jakaś reakcja? Czy on skłamał, czy on powiedział prawdę? To nie jest badanie, to jest kpina po prostu, nie badanie. To, co zostało zrobione... No nie, sprzęt zaciągnął. No. Także drugi mocny argument gdzieś jakby zaczął mi się rozmywać. No dalej zacząłem się przyglądać temu, co przewodniczący opanowania pisze na temat zdarzenia Nietzsche. No mamy tutaj dwójkę popiołków. Mam ilustrację z książki Blani, gdzie jest no jakby wizualizacja tego, co popiołkowie mieli zobaczyć nad stodołą. Czyli tu mamy stodołę popiołków, tu mamy Adasia, który pokazuje rączką, że o, tam stamtąd przyleciało. Natomiast to jest pojazd taki, jak to opisał Jan Wolski, prawda? No, czyli inaczej. Tak to miało wyglądać w relacji Adasia Popiołka, przypominam, tak? Tak wynika z tej ilustracji. Ale w tej samej książce pan Blania zamieszcza również rysunek własnoręczny Adasia Popiołka. Rysunek pojazdu. No i powiem, że to chyba trzeba mieć dużo dobrej woli, żeby powiedzieć, że to i to, to jest to samo, prawda? Co więcej, to jest rysunek z mojej notatki z rozmowy z Adasiem Popiołkiem. No i on tak jakby trochę jest podobny do tego, prawda? To już ileś lat minęło, ale dalej jest to generalny prostokąt z jakimiś dwoma wirkami. No mnie tutaj gdzieś na rogach, tutaj w tej wersji Blani jest to bardziej przesunięte ku środkowi. Tu jest jakiś otwór, tu nie ma, prawda? Żadnego otworu. Co więcej, w mojej notatce jest wyraźny zapis z rozmowy z Adasiem Popiołkiem, gdzie Adaś stwierdza, że nie widział pilota, chociaż wpatrywał się w szybę, gdyż chciał go zobaczyć. To ma się nijak do relacji Blani, który opisuje, że Adaś Popiołek widział pilota z zieloną twarzą, który gdzieś tam się znajdował. Kolejny jakby znak zapytania, co tu się dzieje tak naprawdę, gdzie ta rzetelność i naukowość. Mamy kolejną ilustrację z książki Blani, gdzie podpisy głoszą, że w pierwszym przypadku mamy tutaj test ślepoty barw Ichikara. To tutaj pisze pan Blani. No po pierwsze to nie jest Ichikara, tylko Ishikara, prawda? Więc to się inaczej pisze, inaczej się wymawia. Co dla mnie, no może drobiazg, ale już trochę jakby no, budzi nieufność w stosunku do naukowości tego, o czym pan Blania pisze. No i drugi obrazek, gdzie na pierwszym Wolski przechodzi test ślepoty barw. Co to jest test ślepoty barw Ishikary? No tak naprawdę to jest to, z czym się wszyscy zetknęliśmy, tak? Czyli mamy te kolory blansze, prawda, gdzie tam są cyferki i albo ktoś to widzi, albo tego nie widzi. Natomiast brzmi to bardzo naukowo, prawda? Jak się to opisuje, no to jest takie no, podnoszące jakby rangę tego, co robią. No i tu mamy to zdjęcie drugie, gdzie badanie odporności Jana Wolskiego na sugestie. Według mnie to jest ten sam test pokazywany, prawda, Wolskiemu, tylko pod innym kątem. No i jakby inny podpis troszeczkę, nie? To już tak znowu zaczyna budzić moje wątpliwości coraz to większe. No tu mamy właśnie ten test ślepoty barw. Widzimy? No i kolejne jakby wątpliwości, które się mnożyły, jak można wysnuć wniosek z tego, co opowiadam, to już rzeczy, na które Bartek zwrócił uwagę. To jest rysunek pojazdu zamieszczony również w książce Blady. No i Bartek zadał w pewnym momencie pytanie. Sławne wilki, prawda, które tam sobie szybko wirowały, które, to pamiętam, Wolski porównał w swoich opowieściach do ślimaka w maszynce do mięsa. Nie wiem, czy co młodsi to jeszcze wiedzą, jak wygląda maszynka do mięsa i ślimak, ale były kiedyś takie urządzenia dość powszechne. Tam jest taki jakby ślimak w środku, który to mięso
miażdży i miele, prawda? Bo jeżeli Wolski mówi, że to bardzo szybko wszystko wirowało, no to jak on widział, że to przypominało ślimaka w naszym cywilizacji? No, moim zdaniem, podobnie zresztą jak i Babka, znaczy albo odwrotnie, może Babka zdaniem i z czym się zgadza, no jeżeli coś bardzo szybko wiruje, to nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki to jest kształt. Wolski wiedział, nawet się ze mną nie zgadza, to wiem, ale to jeszcze ewentualnie... Mówił ci, można to uściślić. Drugie istotne pytanie, które zadał Bartek i które jest, no, uważam, bardzo też ważne dla oceny tego zdania. Windeczka. Jak pamiętacie, windeczka wisiała sobie na czterech szpagatkach, prawda? Czyli czymś jak na kształt sznurka. Kiedy Wolski stanął na tej windeczce z tym jednym z ufonautów, powiedzmy tak, będę ich nazywał, a nie było żadnej reakcji tej windy, tak? Ona się nie odchyliła, nie przesunęła, nic. Następnie bardzo szybko mig i już była na górze, czyli jakieś 4,5 metra, powiedzmy, do 5, podniosła się bardzo szybkim tempem. Nie było żadnej reakcji, bo o to Blania wypytywał Wolskiego dość dokładnie. Czy piwnicy, tak, towarzyszący Blania, prawda? Czy on czuł jakąś reakcję? Czy tam żołądek podjechał do góry, prawda, jakieś przeciążenie i tak dalej, i tak dalej? Nie, absolutnie nic. I tu pada bardzo ważne pytanie Kwietnińskiego do Wolskiego. Czy pan kiedykolwiek jechał winny? Wolski mówi, że nie. No i tutaj jakby, myślę, że tu obaj żeśmy mieli tę samą myśl, że po prostu Wolski nie wiedział, że taka reakcja powinna wystąpić. Dlatego on nie opowiadał. Bo gdyby on jeździł windą jakoś tam szybko wjeżdżał i wiedział, że tak się dzieje, to prawdopodobnie relacjonowałby również takie odczucie. Przy czym chcę jeszcze raz powiedzieć, że nie zarzucam tutaj Wolskiemu kłamstwa, tylko zwracam uwagę na to, że to on nie miał jakby doświadczeń, które pozwoliłyby mu o takich wrażeniach opowiedzieć. No i znowu, Wolski później bardzo szybko zjechał na dół, windeczka się zatrzymała później na temat ziemią. Zeskoczył z niej, ona się nie wygnęła, nie chybotnęła, prawda? Nic. Tak jakby była na sztywnym jakimś urządzeniu, które nie pozwoliło jej żadnej reakcji wykonać. Dość dziwne zachowanie, prawda, jeżeli chodzi o fizyczne, jakby czysto reakcje. I Kwietnińskiego to też zaintrygowało. No. Natomiast to jako nigdzie nie jest pociągnięte i wyjaśniane. Czy ty jechałeś kiedyś windą, taką antywentylacyjną? Właśnie. Może wiesz, to taka też szukacja. Nie wiem, ale jeżeli dopuściło nasze prawo. No tak. Ale jeszcze bym może przy tej okazji powiedział rzecz następującą. Wolski porównywał pojazd, który widział, do autobusu PKS-u. Czyli on to odnosił jakby zupełnie do rzeczy sobie znanych, prawda? Co jest normalne. Nie znając czegoś, z czym się stykając, porównujemy, prawda, coś do czego. Równocześnie jednak mówił, że pojazd ten miał szpiczasty dach, prawda? Przypominał chatkę trochę, jakby pokrycie, stodoły. Taki porównanie żywo. Ten rysunek troszeczkę taki już jest jakby wygładzony, nie do końca odpowiadający według mnie temu, co Wolski rzeczywiście na temat pojazdu opowiada. No i tu jest pytanie jeszcze następne, bo to jest rysunek, który sporządził Witek Wawrzonek, znaczy na zlecenie jakby Witka Wawrzonka, bo tutaj jest dokładnie podane, kto ten rysunek wykonał, tam tłumaczył opisy na angielski i tak dalej. Natomiast jest to jedyny znany mi rysunek, który jest autoryzowany przez Wolskiego. Więc tu jest pytanie, skoro Wolski autoryzował ten kształt pojazdu, który wyraźnie no, jest inny jednak, prawda, tego, który podaje Blania, to co jest prawdą? Czy pojazd wyglądał tak, czy tak? Czy rodzi się pytanie następne? Czy Wolski na pewno był jakby taki pewny swego? Czy w ogóle to, co zwracało jakby uwagę może w kontakcie z Wolskim? Jak to się teraz ładnie mówi, że on był taki trochę jakby mało asertywny, prawda? To widać też nawet w tym kontakcie, czyli tak, kazali mu stanąć, to stanął, kazali mu siąść na windeczkę, to wsiadł, tak, kazali mu się rozbierać, to się rozbierał. Wykonywał każde jedno polecenie.
Czyli czy to nie jest też tak, że jak planem narysował i zatykał pan Wolski, to tak było? Tak, panie Zbyszku, to tak było. A jak mu Wojciechowiec narysował, a nie ja nie, tak było? Tak, panie Wójcie, to tak było, nie? Nie wiem, jaka jest prawda, no ale tu już jakby wątpliwości się mnożą, ciągle, prawda, z tym. Chociaż jeżeli chodzi o sytuowanie tych tak zwanych dirków, to na podstawie jakby tego, co jest na nagraniach relacji polskiego, no to myślę, że to jednak bliższe było temu, co dla niego. Dlaczego Witek to tak rozrysował? Nie wiem. No następna jakby sprawa, wiążąca się z pewnymi wątpliwościami. To przyznam, że to jakby do niedawno dopiero mnie ta myśl uderzyła, kiedy się przygotowywałem właściwie do tego dzisiejszego naszego spotkania. To jest szkic tego miejsca, gdzie zdarzyło się to bliskie spotkanie. To jest szkic wykonany generalnie przeze mnie, dopracowany później przez Krzyśka Piechotę, jakby tak bardziej na stronę techniczną, powiedzmy, rysunkowej zrobiony. Do dzisiaj go można spotkać w internecie przy jakichś tam właśnie relacjach ze zdarzenia wyniczni itd. Ale proszę Państwa, to jest jedyny szkic miejsca, jaki został zrobiony. Czy tak rzetelny badacz, prawda, miejsca nie wykonał nawet jakiejś mapki tego, co gdzie tam było? No nie wykonał. Wychodzi na to, że chyba nie, prawda? Dziwne. Też jedna... No może i tak. To jest w tym kółeczku zaznaczone miejsce, gdzie był sławetny kamień, o którym mówiłem, się znajdował. I to jest nawierzona przeze mnie fotografia jakaś tam tego kamienia. A ja go nigdy nie widziałem na oczy, więc tu opieram się tylko na tym, co wygrzebałem w internecie. Ale dlaczego mnie to też zaciekawiło? To jest zdjęcie znowu z książki Blanka. Miejsca, gdzie się ten kamień miał znajdować. Który Blanka pisze, próbował tam wydobyć, ale mu się nie udało. Natomiast parę lat później udało się do pana Jaseckiego. A tu jest nowe zdjęcie tego miejsca. Według mnie to nie jest nic takiego. Ja wiem, że na pewno fotografowałem to, co pokazywał Wolski, tylko teraz pytanie, co sfotografował dla mnie, prawda? Czy pierwszy, lepszy jakiś film, który mu się tam, nie wiem, ładnie kadrował? Czy Wolski mu pokazał co innego? No ale znowu, jakby kolejne pytania, kolejne wątpliwości, które tutaj się pojawiają. No trochę mnie tak zadziwiło też to, co Blania pisze w swojej książce, tam roztrząsa różne hipotezy. No i jakby hipoteza podsumowująca, przeżycie badanego było obiektywną realnością i w punktach istotnych wiernie, mając relacjonował swoje doświadczenie, to jest zgodnie z rzeczywistością opisał wynik i zachowanie istotne, zdrowie i zachowanie pojazdu oraz fabułę i cytatu. Czyli no, to mnie jakby uderzyło ta obiektywna realność. To tak jak już wspomniałem, no według mnie no nie ma czegoś takiego, co się nawet podpierałem tutaj Stanisławem Lenem, że fakty są tylko tam, gdzie nie ma ludzi. Jeżeli są ludzie, to są tylko interpretacje faktów. Czyli przez poważnego badacza pisanie, że coś było obiektywną realnością, no wydaje się troszeczkę pewnym nadużyciem. Nie ma czegoś takiego jak prawda obiektywna, tak naprawdę. Jeżeli mamy trzy osoby, które opowiadają nam o czymś i mówią dokładnie to samo, to znaczy, że się umówimy. I to jest niemożliwe, żeby oni opowiedzieli wszyscy jednakowo historię. Czyli tu jakby był to też przyczynek do pomyślenia nad tym, co opowiedział Wolski. Czy on opowiedział prawdę obiektywną, czy on opowiedział prawdę subiektywną. To, w którą głęboko wierzył, ale która niekoniecznie musi jakby być odzwierciedleniem realnych wydarzeń. No, stres. Wiązało się to z tym moim doświadczeniem życiowym, prawda? Miało to wpływ na moją percepcję, jakby postrzeganie tego wszystkiego i tak dalej. I Wolskiego jakby ten stres nie występował. Co mnie tak dziwiło. Ja to mówię, że bo ja to jestem zimniejszej krwi, prawda? Się tam nie będę. Ale zupełnie? Spotykasz czterech na gości z zielonymi twarzami, z jakimiś chłopowkami, pojazd wyszący w powietrzu, bo z tym nie ma żadnego stresu. Więc on po prostu kazał, tak, siadł, zabrało się, udało się. No, nie boi się o życie w ogóle, co jest jakby naturalne w tej sytuacji. No,
Nie wiem, ja bym się trochę bał. Na pewno byłbym ciekaw tego, co się wydarzy, ale z drugiej strony na pewno byłbym też przestraszony całą tą sytuacją, bo no nie wiadomo, co się może zdarzyć. Wolski nie. A, muszę tam swoje przeżyć. To co? Także o tym chciałem powiedzieć. No i później, jakby w toku dalszych tutaj rozmów z Bartkiem, jakichś wyjazdów na Micina też i tak dalej, no te pytania się mnożyły. Zacząłem to analizować już jakby pod kątem takiego, no, śledczego, powiedzmy, czy detektywa, tak? Czyli jest takie stare powiedzenie, że rzymskie, tak zwana parenia, która się przekłada na nasze, że ten uczynił to miał powód, to miał korzyść, prawda? Czyli tu zacząłem jakby też się zastanawiać, analizować całą sytuację, kto tak naprawdę odniósł korzyść z Micina.